Amen. Pan z wami. I z duchem moim. Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jednocześnie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Naród polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją królową Polski. Po odrodzeniu Polski papież Pius XI stanowił specjalne święto Najświętszej Marii Panny i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości zespół, który dobrze jest nam znany, który pomoże nam głębiej przeżywać Eucharystię przez swój śpiew, przez melodie, które usłyszymy. Zespół Mazowsze, witam serdecznie. Tak po kolei wszystkich, to trochę nam się zejdzie. To może oklaski zostawmy na później. Natomiast bardzo serdecznie witam pana prezydenta ze współpracownikami, pana starostę również ze współpracownikami, poczty sztandarowe. Witam bardzo serdecznie wszystkie zespoły, wspólnoty kombatanckie, wszystkich, dla których słowo ojczyzna powoduje mocniejsze bicie serca, dla których ojczyzna to wielkie wspólne dzieło. Witam wszystkich moich parafian i gości, wszystkich, którzy chcą dzisiaj świętować razem z nami te piękne wydarzenia. Najpierw jednak uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, prośmy o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo przeszedłem, by się odwołał czynnikiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję, Starszyczywicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga na wszechno. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
Jesteśmy... Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu Najświętszej Maryi Pannie przeciwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zamiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. On jest obrazem Boga niewidzialnego,
pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przyrzekł jej szerzyć cześć i ślubował,
wystarać się u stolicy apostolskiej pozwolenie na obchodzenie jej święta jako królowej korony polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po mszy świętej, w czasie której król przyjął również komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym na świętszym sakramencie, odśpiewano litanię do Najświętszej Marii Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku episkopat polski zwrócił się do stolicy apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do prośby w 1920 roku. Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku, pierwszą Konstytucją Polską. Że wspomnę kilka chwil dosłownie o tej Konstytucji. Autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w czasie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów pracujących na zlecenie państw ościennych Rosji, Prus czy Austrii sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Po 7-godzinnych obradach 3 maja 1791 roku Sejm zatwierdził Konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 maja określili ją jako ostatnią wolę i testament gasnącej ojczyzny. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku pierwszego rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Konstytucja ta rozpoczynała się słowami. Oto króciutkie fragmenty. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski, z Bożej i z woli narodu, król Polski, chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą Konstytucję uchwalamy. Dziękujemy Matce Bożej, Królowej Polski za opiekę nad naszą ojczyzną, za dar wolności, za piękne tradycje, których wyrazicielem dzisiaj w naszym Kościele jest również zespół Mazowsza. Dziękujemy Bogu, że przekazujemy następnym pokoleniom naszą troskę o piękno, o wolność i
przekazywanie wspaniałych tradycji następnym pokoleniom. Amen. Panie Boże, zapłać. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg Słowa, światło ze światłości, Bóg Prawdziwego Prawdziwego, zrodzony Panie stworzony, swój ostatni Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pokrzyżowany, zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jemu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ojciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbieniem chwały, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zanieśmy teraz do Boga nasze wspólne prośby. Aby Kościół w Polsce dawał przykład jedności i wierności Bożym przykazaniom oraz poddawał się ożywczemu działaniu Ducha Świętego, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby nasza Ojczyzna cieszyła się pokojem, pomyślnością i dobrobytem, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby Polacy żyjący w kraju i na obczyźnie pielęgnowali pamięć o chlubnych wydarzeniach z naszej historii i przekazywali młodemu pokoleniu wartości patriotyczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby polskie rodziny były silne wiarą oraz prawdziwą miłością Boga i bliźniego i budowały swą przyszłość, powierzając się opiece Maryi.